Cześć, witajcie w kolejnym Expresso Fanscan. W tym odcinku mamy coś ekstra dla panów. Nasz specjalny wysłannik, Łukasz, sprawdził, czego absolutnie, pod żadnym pozorem, nie należy mówić kobiecie. Czy jest jakiś kodeks zakazanych tekstów, które skutecznie odstraszają panie i stawiają panów na z góry straconej pozycji? Sprawdźcie, co na ten temat powiedziały nam same zainteresowane gwiazdy. Jaki jest najgorszy tekst na podryw, z jakim się pani spotkała? No to jest banał, ale na przykład mężczyźni mówią, czy my się skądś nie znamy, albo tego typu sprawy. Ja raczej nie jestem podrywaną osobą, być może dlatego, że nie bywam w klubach warszawskich, w ogóle nie bywam w klubach, nie bywam na imprezach za często. Generalnie siedzę w domu i gotuję w kuchni, więc mam mało okazji do tego, żeby ktokolwiek mnie podrywał. I tak naprawdę już od lat nie słyszałam jakiegoś głupiego tekstu, ani głupiego podrywu. Chyba te czasy się skończyły. Teraz kobiety są bardziej pewne siebie, mają więcej poczucia własnej wartości, no i byle tekst nie jest w stanie ich. Nie wiem, może coś się zmieniło w tych czasach, ale mam wrażenie, że byle tekst nie jest w stanie je sprowokować do randki albo do czegoś więcej. Ja mam to szczęście, że generalnie jakoś tak nie natrafiałam na takich ludzi, którzy by jakoś tak się zachowywali bez klasy, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów. Nie, ja nie mogę tego powiedzieć na żywo, ponieważ ja znam ten tekst. Dobra, powiem go w wersji cenzuralnej. Śpisz, czy trzeba z sobą pochodzić? A na zakończenie poznajcie męski punkt widzenia. Jaki jest tekst, którego absolutnie nie należałoby puszczać na pierwszej randce do dziewczyny? Ładnie narzygałaś. Pewnie powiedzenie jej, jakim się przyjechało samochodem, no to uważam jest troszeczkę burackie. No. I jeszcze, no i tego typu właśnie stwierdzenia, które mają tak naprawdę się odnosić do rzeczy posiadanych, a nie do cech osobowości. Tak mi się wydaje. W tym odcinku Expresso Fanscan to wszystko. Na następny zapraszam za 2 tygodnie. Jeśli chcecie się z nami skontaktować albo zaproponować temat do następnego programu, piszcie na expresso@lukr.tv. Do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych odcinkach Expresso Fanscan, polub nas na Facebooku, oglądaj nas w Lukr.tv i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.